Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette. Nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hendosz się, królu! Kulturalny jesteś, nie ma co. Zasypać ich strzałami! Pojedynkę tam trzeba wejść. Chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać wiedźmina! Elfołek, coś tu przypadkiem do zebrania jest? Czy nie jest? Nie, stale się przelecimy. Hop. WTF? A. Zastanawiam, skąd to obrażenie przyszło. To całkiem niezłe. Dobra. Bez sensu ta wycieczka była, ale coś. Nie rycz. Chłopaki nie płaczą. Zajebisty film. Serio, wkurwa mnie ten interfejs momentami. I to pokazywanie się opcji, no. Skok wiary? Sorry, to nie asasyn. Dobra. Nie ten przycisk. Sławny Geralt z Rivii. Nisko upadłeś, wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Odłóż broń. Wystarczy tej rzezi. Poddaj się, a Foldest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foldest zhańbił moją matkę. Ale nie ma wyjścia w zasadzie. I do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Zaryzykuję życie swoich żołnierzy? Król wysłał do nas wiedźmina. Tak. Chce, żebyśmy się poddali. Prawo. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub wiedźmiński miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Gadane ma chłopak. Słyszałeś, wiedźminie. Nie chcą. Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. To przeszłość. Co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. Arian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiałeś z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. To wiem, zlecą można wybrać, że się go zabije i wtedy on powie co innego. To jest taki jeden z systemów na bieżąco. Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, parę opcji, parę możliwości i zakończyła fabuł. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. Ta, o mało nas nie pozabiją. Ciekawe czemu.
I znowu, no serio, coś mnie wkurwia z tą zbroją. Arian Lavalette poddał zamek! Otwierać! I co? Żyje? Żyje! Nie jestem mściwy! Na kolana, to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Cóż, jak niezły. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu? Geralt, no, weź! Pusto i przyjemnie, ja mam już dość. Aha, królewskie oddziały specjalne. Otwórz bramę, póki jeszcze żyjesz. Chcemy go zobaczyć! Podważasz moje słowa, psie! Otwierać natychmiast! Czas minął. Vernon Roche. Czemu tu dźwięk zaniknął? Przepraszam. Panie? Vernon Roche. Raport Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna. Mówisz o niej jak o broni. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Wiedźmiński medalion. Smok. Przez most! Chronić króla! Smok pod kurdycie! Co za ulepszenie? Zbroja plus jeden. Rupieć. Co tam z tych ulepszeń dostaliśmy? Ten będzie lepszy. No ale to tak jakby... no... nie teraz. Chronić króla! Pod kurdycję! Oddałbym dwa palce za kuszę wołową! A jednak smok! Nie wierzę, prawdziwy smok! Marigold, załatw go! Panie się zachwycaj! To nie takie proste! Krycie! Smok pod kurdycję! Nie, jak walczyć z czymś takim? Spierdalać! Zawodowiec chędożony! Musimy się przebić do miasta! Tam mamy większe szanse! To prawda, że wiedźmini nie polują na smoki? Dostali się prawda. Pod bramę! Ten smok chyba o tym nie słyszał. Co on robi? Skoczyć na niego z mieczem? Nie mam pojęcia. To ty jesteś ekspertem od potworów. Świętokradcy! Cofnijcie się! Otworzę bramę! Chyba rozpieprzę bramę. O, tu ręce były jakieś za... Szybko! Ja się teleportuję, ale was nie zdołam przenieść! Uciekajcie! Już, już, już... Nie wytrzymam tak długo! Tris! Teleportowała się. Most płonie! Szybko tędy! Pobiegnę szybciej, to szybciej się zapiszę. Oj, most nam rozwalił. Ciekawe, czemu uciekł. Mógł to wygrać. Chędożony smok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Jak sobie życzysz. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Normalnie. Znowu mi zbroję zdjęła? No pewnie.
a gadali, że pod mury nie podejdziemy. Pół dnia i miasto zdobyte. Z całą armią. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Fen przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, że go napierdala. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. No dobra. Żołnierze Lavaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Dobra. Ruszam. Liczę sobie życzysz, królu. Co z tymi toporami? Ruszcie życie! No ja myślałem, że to jakieś ziółko będzie. Zaczyna mnie to wkurzać. Czemu on to ciągle mi zmienia? Jakby ktoś miał odpowiedź, to może w komentarzu mi napisać. Albo podesłać już bezpośrednio link do filmiku, jak to naprawić. Sorry za takie smarki, ale mam katar, a po chusteczki nie chcę się wstawać. Co ja odpierdałam? Pozwiedzamy sobie domki. Czyk, czyk, czyk. Szybki zapisik.